Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale Górale V5 i w dzisiejszym odcinku siewy. Tak, zestaw ten sam co z ostatniego odcinka, siewnik naprawiony, zaraz wam powiem jak go naprawiłem. Sobie tylko kierownicę opuścimy, no i lecimy, podniesione tu jest, tak, jest podniesione. No i siejemy sobie jęczmień, aczkolwiek siejemy na tym polu co mieliśmy wtedy siać. I właśnie zaraz wam pokażę co ja źle zrobiłem, bo to jest mój błąd. Więc mój błąd, bo dopiero to zauważyłem poza odcinkiem, nie rozłożyłem go. Mu się tylko rozkłada to. To mu się rozkłada. Tak, tak. I temu on nie zadziałał. Od razu mi coś nie pasowało, bo mówię, przecież on jest z ModHuba. I on musi działać jak ModHub go, w sensie nie z ModHuba, tylko Jans go zrobiło nam i wstawiło na ModHuba. Więc mówię, no jak Jans by przez tyle lat go nie naprawił. No, ale nagle, no dobra. My sobie pojedziemy tutaj w lewo. Widzicie siewnik naprawiony, ale przez to wyszedł dodatkowy odcinek, który widzicie we wtorek chyba on się publikuje. Więc możecie go zobaczyć we wtorek. No jak widzicie, wydaje mi się, że jest to bardzo spoko. Teraz nie wiem, czy my tu ładnie dosiejemy. Chyba będzie trzeba od boku po prostu dojeżdżać. I jakoś to tam dosiejemy wszystko. Zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie to bites. No i właśnie z tym też tygodniem dochodzi do tego, że wychodzą, no wychodzi po dwa odcinki z Górali w tygodniu. Ale od razu po tej informacji was poinformuję, że z Górali będzie 50 odcinków, bo stwierdziłem, że w końcu powiem ile od razu na początku serii, że będzie tych odcinków 50 z tego sezonu, że nie planuję więcej, żeby potem nie było pierdzielenia, pisania. I też od razu zaznaczam, że będzie sezon trzeci z Górali. Będzie sezon trzeci, spokojnie, mamy trzecie gospodarstwo. I te właśnie dwa odcinki w tygodniu, wydaje mi się, te zrobiłem dla tych, którzy tą serię lubią. Zrobiło się miejsce na serię, że stwierdziłem, mówię, dobra, jak się zrobiło miejsce, to będziemy nagrywać Górale dwa razy w tygodniu. Więcej nie będzie odcinków, chyba że tam się kiedyś coś tam, wiecie, wali, że nie będę miał odcinka, albo będzie save mocno do przygotowania i nie będę miał czasu, to po prostu się tak zrobi. Ale te dwa odcinki w tygodniu wydają mi się bardzo dobrą sprawą, że bardzo dobrze tutaj będzie tutaj to nam wychodzić, te dwa odcinki. Także dobra, myk. Wyłączymy sobie siewnik. Dobra, przejedźmy sobie jeden przejazd z tej strony. Zasiejemy na odcinku to pole i też tutaj więcej nie planuję na odcinek. O, odrąbiłem. Wiadomo, jeszcze pole numer 3 jest do siania, ale na ten moment nie wiem co w następnym odcinku, chyba nawozy. Choć może od razu też przejdziemy do tego. Kurde. Z nawozów od razu byśmy przeszli do sianokosów. Także no sianokosów, tylko w sumie skosimy, zgrabimy i tak nie będzie bez przetrząsania, bo wiadomo idzie to do owiec i owce nie lubią przetrząśniętej w tej grze trawy, także no kurde mać. Dobra. Teraz się ja to od boku będę mógł wziąć jakoś. Bo jak nie, to będzie straszna lipa i no, będzie trzeba tamto pole dokupić. Wydaje mi się, że będzie się dało to zasiać. Taki błąd by był na góralach. Serio się nie da? Dobra, wjeżdżamy tutaj jakoś. Najwyżej poza odcinkiem tam to dosieje jakoś. Albo kupimy tamto pole drugie obok. Albo zostawimy to, tak? No to też są. Jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy, ogólnie nie mamy beczki na wodę. Dopiero się teraz skapnąłem, więc tą beczkę na wodę też kupimy, bo a nie, w 15 też trzeba było chyba wodę dawać owcom. Rafik miał zrobione, że wszystkim trzeba dawać
każdemu zwierzęciu wodę. Tam jakąś modyfikację, przez jakąś modyfikację to tam wyszło. Także no. Gdzie też spoko. Że to wtedy wyszło. No. Zobaczymy też na ile, jak długo też będzie mi wychodzić to nagrywanie po dwa odcinki dziennie i w weekendy 3, żeby wychodziło. No to nagrywam w niedzielę, wy to widzicie we wtorek, także w miarę jeszcze odcinki mam teraz. Już trochę tak nagrywałem, jak byłem chory jeszcze, wiecie, tak żeby... byście mieli tylko odcinek, nic na zapas nie nagrywałem. Ale już się coraz lepiej czuję, więc można by było od poniedziałku, w sumie to dzisiaj który odcinek? Raz patrzę teraz, piąty dzisiaj nagrywany odcinek, także też nagrałem goticzka, bo goticzka sobie trochę na zapas, ale jak teraz po 3 będą wychodzić, to już nie na zapas. Nie, od następnego tygodnia po 3 w tygodniu wychodzą gotiki, także już, to już nie będzie na zapas. Także no, więc zobaczymy, jak to nam będzie szło. No i wieśki teraz dwa, więc trochę tych RPG też wydaje mi się budują trochę ten kanał. No dwie serie teraz będziemy mieli, jak już Outlast poszedł sobie. Outlast dwójka chyba będzie na początku roku, będę go zaczynał. Także no. Wydaje mi się to spoko opcją. Outlastik dwójka. Dobra. Sobie tak i sobie cofniemy. Dobra, kurde, bo mi się teraz tu cień się zrobił. Ja też teraz, już się ciemno zrobiło u mnie w pokoju. Mógłbym już zaraz jakieś kurde LEDy, ale LEDy najprawdopodobniej przy nowym biurku będą, bo biurko planuję sobie do końca roku zakupić. Także tutaj też przyjdzie inwestycja. Kurde, tu jest tak, tak mi się nie, to nie podoba, że najprawdopodobniej kupimy to pole obok. Ale z tym fejla, z tym siewnikiem odwaliłem, nie? To takiego. A miniaturkę już i tak mam zrobioną na tamtym polu. Na tamtym polu, co nie udało się, to potem wchodzę do gry i po odcinku, jak już go opublikowałem, bo nie miałem czasu pomiędzy nawet tam publikacją a tym, bo to tam jeden dzień było. Między nagrywaniem a publikacją chyba, albo w ten sam dzień nawet nagrywałem rano. No. W sumie takie życie youtubera to naprawdę jakbym tylko nagrywał. Tych odcinków bym po 6 wstawiał dziennie. Jeszcze stream jakby był, bo pewnie bym wszedł w pewnym momencie w taki rytm, że bym się z tego utrzymywał, to na pewno bym jeszcze streamki, nie streamki robił i te sprawy. Także no. Już teraz jesień przychodzi, zawsze w sumie na jesień u mnie na kanale jest większa aktywność. I w sumie na wszystkich kanałach zazwyczaj, bo ludzie wtedy po wakacjach, po wszystkim już są, siedzą w domach więcej, bo jednak ta pogoda jest inna. Gdzieś potem od gdzieś października zazwyczaj na kanałach do lutego, marca ta aktywność jest największa, potem znowu ciepło przychodzi. Ludzie zaczynają wychodzić, potem tak jak u mnie znowu wraca liga, bo w sumie kończy się, 3 kolejki nam zostały do rozegrania. To potem już będę miał weekendy wolne, no w sumie ten też miałem wolny. Ale w sumie 2 weekendy jeszcze mam takie, bo 2 mecze w weekend i potem mamy w środę mecz ostatni. Także środa też będzie zajęta, no w sumie live'a wtedy nie będzie. Ale to tam zapomniałem uwzględnić, więc też... 2 dni jak będę miał na nagrywanie, to będzie pewniejsze. No też w sumie zazwyczaj w te soboty, jak tam nie nagrywałem wszystkiego, to na mecze gdzieś jechałem przeciwników oglądać. Prawko też teraz jesienią skończę, w sumie egzaminy mi zostały. To też wydaje mi się najlepiej by było je zdać za pierwszym. Na pewno jak zdam, to też będziecie mieli to o tym informację, bo pewnie filmik poleci na kanał, bo wydaje mi się, że kanał też jest trochę tak, od tylu lat go mam, że traktuję go jakby priorytet, że tutaj takie rzeczy się muszą pojawiać z mojego życia. Także no. Wydaje mi się to spoko opcją.
Także no. Dobra, myk. No, będzie ponad 10 minutowy odcinek, więc dwa razy w tygodniu będziecie mieli po 10-15 minut, to też spoko. Martwi mnie, czy zastanawiam się bardziej, nie mnie martwi, co ja z tym zrobię. Więc pewnie kupię to pole tutaj obok i ona będzie pierwszy sezon. Nie używać będziemy jego jeszcze w tym sezonie. Dobra, a nie, jeszcze tu jest, panie. Zostawmy to, bo jeszcze tutaj trzeba ten róg dokończyć, tak na pewno był dosiany. Dobra, złóżmy siewnik. Naprawdę on się składa bardzo mocno. Widzicie, owce już kupiłem, więc są, chodzą. I tak, tutaj to pole idzie pod kukurydzę. Jego nie będziemy używać i jedziemy na pole numer 3. Że tam lecimy zasiać. Najprawdopodobniej tam bym już co innego dał. Tam bym dał, kurde, minę pszenicę. Także lecimy na to pole numer 3. Niego się tutaj będzie skręcać zaraz. No także tutaj na pierwszym sezonie tutaj nie jeździliśmy. Teraz pojeździmy. Kurde, czwarty odcinek z tego sezonu, że jakby już mamy jakąś tam część serii za sobą. Dobra, tutaj sobie wjedziemy, jest siernisko po rzepaku, to jest to pole na pewno, na pewno. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.